dziwna rzecz. Powinniśmy już się oswoić ze śmiercią jakiegokolwiek rodzaju. A jednakże nie tak okropnie posłyszeć, że ktoś zginął na polu bitwy, niż widzieć bezbronną ofiarę przywiązaną do słupa. To oczekiwanie chwili wystrzału, a szczególnie prowadzenie na śmierć, to zanadto straszny widok. Rzadko kto wytrzymać go może. Jednakże wszyscy idą na egzekucję. I słusznie, bo tam można się nauczyć, jak ginąć i iść na śmierć z twarzą wesołą, uśmiechniętą prawie. Oni sądzili, że bardzo nas przestraszą karą śmierci, a to zupełnie inaczej się dzieje. Żądania ich nie otrzymały swojego skutku, bo miejsce obawy zastąpiła chęć zemsty i stokroć większa nienawiść. Ja miałam ogromne szczęście, że urodziłam się w rodzinie nauczycielskiej. Moi rodzice byli polonistami, skończyli polonistykę wileńską. Byłam siódmą w dynastii polonistów, to znaczy, że trzy siostry mamy i siostra taty też ukończyli polonistykę i wszyscy uczyli języka polskiego, polskiej historii. A więc miałam także chyba taki fundament patriotyczny, dlatego że zawsze mama wspominała, oczywiście nie głośno, nie publicznie, że jej tato, mój dziadek, Bolesław Rymszewicz, był legionistą, że właśnie przeszedł pieszo od Wilna do Kijowa, od Kijowa nad Wisłę i brał udział w tej słynnej bitwie. A tato z kolei mówił, że zawsze u niego wspominało się o powstańcach, że w rodzinie Młyńskich byli właśnie uczestnicy powstania styczniowego. Przez wiele lat o tym mówiliśmy bardzo cichutko. Śpiewaliśmy jakieś pieśni legionistów, które dziadek nas uczył tylko na rodzinnych świętach, bo wiemy, jaki był okres. I dwukrotnie przyjeżdżali na przykład dziadka mego Bolesława Rymszewicza zabierać, bo był ochotnikiem, legionistą, ale nie mógł wyjechać z Wilna. I on mówił, że nie, słuchajcie, co będzie, to będzie, zostajemy. Dla mnie było bardzo, bardzo wielkim takim, jakimś takim nieszczęściem, kiedy moi rodzice ślub wzięli w kościele świętego Piotra i Pawła tajnie, bez zaświadków był organista i sprzątaczka i poprosili, żeby nigdzie nie wpisywać. Mówiono, później znajomi księża mówili, że szukano tych wpisów, tak? A żeby jego zwolnić, bo był naprawdę takim walczącym o tę polskość. Niektórych nauczycieli nawet proszono, no ja nie wiem, jakby zmuszano być może, żeby pod kościołem dyżurowali i patrzyli, kto chodzi do kościoła, kto z nauczycielskich dzieci śpiewa na przykład na chórze. Kiedy ja zachodziłam do kościoła i zawsze tak patrzyłam i myślałam, i który to z tych ludzi stojących później będzie tym donosicielem? I też brała jakaś taka, nie wiem, taka odwaga i myślę, no i niech donosi, i niech mówi. A więc oto dla mnie było bardzo, bardzo ważnym, że właśnie wybór religii, wybór oczywiście polskich tradycji rodzinnych i innych, no już nie mówiąc kultura i wolność.
Nie wiem dokładnie, jak ta książeczka w naszej rodzinie zaistniała. Najprawdopodobniej, że wyszperał ją w jakimś antykwariacie wileńskim, bo zawsze tam dużo czasu spędzał. I później tata szperał i właśnie wynalazł książkę Rok 1863, Wyroki śmierci. Wileńskie źródła archiwalne. I zawsze marzeniem było taty, później mamy, że taka książeczka, przecież to można w szkole, to gotowy podręcznik. Nic tak nie zaciekawi uczniów, jak na przykład opis, jak odbywały się właśnie te takie straszne egzekucje na Placu Lukiskim, a tutaj to jest. Chyba ten przykład, ta ofiara nie była na próżno. Kościół Świętego Ducha, który zawsze nazywaliśmy polskim kościołem, bo tam odbywają się msze tylko w języku polskim, prawda? To właśnie w jego podziemiach czekali na wyrok wszyscy uczestnicy powstania. Na pewno ten kościół zawsze wzrusza i to jest jeden z najstarszych, z pierwszych 7 kościołów, które zostały wybudowane po przyjęciu chrztu Litwy. No, a takie drugie miejsce to jednak Plac Lukiski. Właśnie ta tablica, taka stary kamień i wyryty ten 1863. Teraz oczywiście cmentarz na Rosie. No, niemożliwie nie przyjść i nie zejść do kaplicy, gdzie zachodzisz i widzisz, i wiesz, że tutaj spoczywają. Góra Zamkowa też takie to było. I dawno, dawno temu też ksiądz Stańczyk pokazywał, tu są pochowani powstańcy. Bo ludzie wiedzieli przecież, że tam pochowani. I stał drewniany krzyż, i kwiaty sadzono, ale upamiętnić tego nie można było. Także takich śladów bardzo, bardzo dużo. Ja niedawno w Mejszokole, też na starym cmentarzu, bo tam rodzice pracowali w szkole, też znalazłam właśnie taki bardzo niewidoczny napis żołnierz 1863 i więcej Razewicz, tak? Więcej nie można odczytać i ja myślę właśnie, no to widocznie też powstaniec. Także myślę, że trzeba szukać, i jeszcze są te ślady. Pałac Prezydencki Republiki Litewskiej. Inne czasy, więc mamy symbole NATO, mamy symbole państwa litewskiego, jest zupełnie inaczej. I gorsze czasy, to właśnie połowa XIX stulecia, kiedy tutaj w tym pałacu rezydował słynny Michał Murawiow, przyzwany w Wilnie wieszycielem, ten gubernator, który stłumił powstanie styczniowe. A więc w tym budynku były rozpatrywane wyroki. W tym budynku Murawiow dopisywał wyraz powiesić. Tu było, inaczej mówiąc, wydawane te wyroki, żeby steryzować kraj. Oczywiście, Murawiow wieszyciel czuł się bohaterem i on o sobie nie raz mówił. Po rosyjsku oczywiście. Ja nie z tych Murawiowych, których wieszył, a ja z tych, które wieszył. Chodzi o to, że krewny daleki Murawiow, apostol tak zwany, był dekabrystą w carskiej Rosji i go stracony z rozkazu cara Mikołaja I. A inny krewny był Murawiow Amurski, który od Chiny odebrał kawałek od Amury do Rosji przełączył, a ten chciał się wysłużyć w inny sposób, właśnie, żeby skutecznie stłumić powstanie styczniowe i takie represje wprowadzić, a potem nikt nie chciał stawiać oporu. Miałem go nienawidzili, dlatego przyzwali Murawiow wieszyciel. Страх – то есть незвыкле моцное учутие. И власне то методы стражания влада царская, как на Барте, сосувала в части тлумения повстания стычневого. Когось уже пробовали прикупить, так и было, ну, якісь відностки, але главное – за страшание. Największe страшание – то было смертью, публичным вешанием, так, але еще и расчеливанием. Позатим.
prawie każdy klasztor katolicki, bo niektóre katolickie w Ilesie zamienił więzienie wówczas. Kolejne więzienie było tutaj na Górze Gedymina i część egzekucji, rozstrzeliwania właśnie miało miejsce na tej górze. Następnie ciała żołnierzy, powstańców, którzy byli rozstrzelani bądź powieszeni, celowo, cicho byli ukryci, pochowani też na Górze Zamkowej, żeby jak najszybciej wymazać z pamięci, ponieważ bardzo często człowiek żyje również po śmierci, szczególnie był bohaterem. I okult może jak najbardziej być znany i poszerzany. W tym wypadku starano się jak najbardziej wymazać. Dlatego Góra Zamkowa stała się takim symbolem też i walk kiedyś, obrony Wilna, ale też i tych egzekucji. I w okresie międzywojennym, grobie powstańców, był krzyż. Było tam upamiętnienie tego wydarzenia, tragicznego dla nas wydarzenia. Z biegiem lat jednak krzyż był zniszczony, zapomniany. I dopiero kiedy Góra Zamkowa po ścięciu drzew dookoła góry zaczęła się usuwać, więc należało wzmocnić wzgórza i wówczas na tej górze były odnalezione ciała powstańców. I to ciekawe, że pierwszego, kogo udało się ustalić personalia, to był dowódca powstania styczniowego na Litwie, Zygmunt Sierakowski. A stało się to dzięki temu, gdyż bardzo często powstańcy tam rozstrzelani bądź powieszeni, oni zachowali na swoich ciałach jakieś symbole. Symbole medaliki, jakieś obrączki i akurat Zygmunt Sierakowski miał obrączkę z napisem Zygmunt i Apolonie i rok ślubu. To już były pierwsze fakty, że to jego ciało może być. Potem jeszcze badania i dzięki temu udało się personalia całkowicie potwierdzić. Jeżeli mówimy o represjach, należy przypomnieć, że represje były naprawdę okrutne i dotyczyły prawie każdej dziedziny życia. Zesłańcy, tak. Bardzo wielu trafiło na Syberię, wielu nawet nie wróciło stamtąd. A potem los tych naszych powstańców, wcześniej listopadowych, wcześniej jeszcze kościuszkowskich, styczniowych, powtarzali też zesłańcy już epoki stalinowskiej. I tych grobów jest dość dużo, niestety większość nieznanych. Poza tym inne represje. Zabroniono język polski używać w publicznych miejscach. Piękny przykład. Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przecież w XIX wieku, w pierwszej połowie, kiedy była renowacja kaplicy, kiedy dano styl statystyczny, napis był Matko Miłosierdzie, po twoje opiekę uciekamy się. Po polsku był napis. Po ustawie styczniowym był język polski zabroniony, więc po latynie musiano napisać. Zabronione były polskie książki. W domu, w biblioteczce jeszcze mogłeś mieć, gdzieś komuś te książki pożyczyć, już zabronione. Nie mówiąc o tym, że nie można było publikować po polsku i nie można było książek polskich sprowadzać do te tereny. Oczywiście były też i zamknięte wszystkie polskie szkoły, już 6 uniwersytetów, a teraz całkowicie szkolnictwo było zlikwidowane. Kolejna represja to kolonizacja, bo skoro dużo zesłano, a zdarzało się, że cała wieś, chłopów po prostu nawet, którzy poparli powstańcy, pomogli im, to zaraz cała wieś była przesiedlana gdzieś w głąb Rosji, a na ich miejsce przebywali Rosjanie, prawosławni, stąd jeszcze więcej cerkwi powstało. No i oczywiście represje religijne. Po powstaniu styczniowym zabroniono budować nowe kościoły, a stare zabroniono odnawiać i remontować. Dziedziniec. Klasztory Świętego Ducha. Okna. Kiedyś na pewno miały kraty, przez które wyglądali powstańcy. Wypatrują swoich bliskich, krewnych i oczekują zwroku. No właśnie klasztory zamienione były wówczas na więzienie. Tutaj oczywiście korytarze, poszczególne cele, poszczególni więźniowie. Jeden z najbardziej znanych więźniów tutaj to właśnie Konstanty Kalinowski. Właśnie tutaj pisał listy spod Szubienicy. Które cele? No, teraz nie powiem dokładnie, ale powiem, że te ściany pamiętają ból powstańców, na pewno też ich wrażenie, może niezłomnego ducha, a może ktoś się załamał. Dzisiaj to jest tutaj trwa remont. O te piękne freski, które pamiętają też i czasy powstania, będą z czasem odnowione. No ale kiedy było więzienie, atmosfera była na pewno jeszcze bardziej ponura. Było smutno, a smutniejsze było jeszcze dalej, kiedy była śmierć albo zesłanie. Jak to w przypadku innego więźnia, klasztoru dominikanów świętego Rafała Kalinowskiego.
porucznika carskiej armii, który poświęcił się potem dla religii, nie załamał się, potrafił potem w siebie przekazać ten ból i tą wielkość dla innych następnych pokoleń. Plac Lukiszki niejednokrotnie nazwę zmieniał. Chodzi o to, że w okresie międzywojennym miał imię Piłsudskiego. A z sowieckich czasów Lenina, skoro powstanie styczniowe było odbierane tak dwuznacznie w Związku Radzieckim, niby dobrze, gdyż przeciwko carowi, a z jednej strony też przeciwko Rosjanom. I dlatego pomnik już nie istniał, a w centrum był pomnik Leninowi. I dopiero w okresie, kiedy to stała się wolna, znów powrócono do tych symboli też antyrosyjskich, a więc powstał pomnik powstaniu styczniowemu z napisem, z datą 1863 i stylizowanym litewskim krzyżem. Takie krzyże nieraz się zdarzają gdzieś na prowincji, a więc wykonano go w 90-tych latach. I też mamy tutaj Chrystusa przysobliwego. A co istotne, niedawno jeszcze umieszczałem tablicę informacyjną, tam gdzie nie tylko po litewsku informacja, ale również po polsku. Znajdujemy się teraz na Placu Lukiszkim. Miejsce charakterystyczne dla Wilna, bardzo znane, znane jako miejsce odpoczynku dzisiaj. W XIX wieku, w 30-tych latach władze dały rozporządzenie, żeby tutaj było miejsce targowe, jak się mówi u nas, więc miejsce do handlu. I dlatego władza carska w czasie powstania styczniowego, kiedy tłumiono to powstanie, to zaczęła używać to miejsce jako miejsce stracin. Dokładnie mówiąc, generał-gubernator Morawiow Wieszyciel nieraz, kiedy otrzymał wyroki sądów, własnoręcznie przykreślał wyraz rozstrzelać, rozstrzelać i dopisywał u góry powiesić. Zatem jeszcze nieraz ciało powstańca doba albo więcej było na szubienicy, aby każdy mieszkaniec mógł zobaczyć i bał się, co go może czekać, jeżeli będzie oporny do władzy carskiej, do tych, co krwawo tłumili powstanie styczniowe. A więc szubienica, skazańcy, tłumy ludzi, ktoś może plakał, zamykał oczy, a może ktoś się cieszył. Bo jednak zdarzali się zdrajcy, a przede wszystkim ci, którzy chcieli to powstanie zniszczyć, a później też pamięć o powstaniu.